Koromasika karamasha takaramasa herebese. Ure ashtesa takaramasa kakarayushterebese. Ure bashivarabasa karayushterebasa karamasa karabasa. Jezus, uwielbiam Ciebie na tym miejscu. Ja ogłaszam teraz, że każde słowo prawdy, które będzie wypowiedziane na tym miejscu, będzie dostawać się do serc ludzkich, będzie przeszywać serca ludzkie. Ja dziękuję Ci za to, że każde moje słowo jest jak miecz i jak młot, jest jak ogień, który spala wszelkie kłamstwo, które oddziela prawdę od kłamstwa. Uwielbiam Ciebie za to, Haramashiare. Kochani, ja się nazywam Paulina Iwaszkiewicz i przyszłam dzisiaj do Was powiedzieć Wam o prawdzie, ponieważ sama ją poznałam. Wiecie co? Ja 5 lat temu narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Byłam dziewczyną, która zawsze szukała szczęścia i która zawsze szukała miłości w ramionach facetów. Szukałam tam bezpieczeństwa i szukałam tam ojcostwa. Pochodziłam z rozbitej rodziny. I nigdy nie zdarzyło się tak, żebym znalazła tą głębię w jakiejkolwiek relacji. Kochani, kiedy ja na zakręcie swojego życia 5 lat temu zaczęłam wołać do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym i żywym Bogiem, ja zrozumiałam, że ja się totalnie skończyłam. Ja zrozumiałam, że w momencie, kiedy kończy się siła człowieka, tam zaczyna się Boża siła. Dzisiejsze czasy pokazują to, że tak naprawdę siła człowieka się skończyła. Być może wygląda to według Was zupełnie inaczej, ale tak nie jest. Widzę, jak ludzie mówią i słyszę, jak ludzie mówią o ludzkiej sprawiedliwości. Czym ona jest? Spójrzcie, giną ludzie. Giną ludzie. Na pewno w sercach ludzi powstaje zawiść. Powstaje gniew przez to. Powstaje nienawiść do drugiego człowieka. Ale spójrzmy na to z tej strony. Kiedy Jezus 2000 lat temu szedł na krzyż Golgoty i oddał tam swoje życie za każdego człowieka, a był niewinny, zupełnie czysty, niewinny. Tam, zanim poszedł na krzyż, został zbiczowany. Wyglądał jak wiszące, przemielone mięcho. Nie wyglądał tak, jak jest prezentowany w kościołach, na przykład katolickich. To jest totalny błąd. To jest totalne kłamstwo. On tam wisiał rozszarpany i to jest brutalna prawda. Wisiał tam rozszarpany za niewinność. On chciał, abyś ty miał dzisiaj wybór dzięki temu, że On oddał życie osobiście za ciebie. Choć byłbyś jedynym człowiekiem tutaj na tej ziemi, to Jezus i tak poszedłby na krzyż. I tak poszedłby na krzyż, po to, abyś ty miał wybór. Posłuchaj. Ja też się wychowywałam bez ojca. I możesz się teraz śmiać, ale u mnie to spowodowało właśnie to, że szłam w ramiona różnych mężczyzn i że szukałam zadowolenia. Tak, szukałam zadowolenia u innych ludzi, szukałam u nich akceptacji. Stało się to, że oddałam życie Jezusowi, bo się totalnie skończyłam. I dzisiaj możesz się śmiać, ale przyjdzie taki dzień w twoim życiu, kiedy sobie przypomnisz mnie i słowa Ewangelii, które głosiłam. I wtedy zawołasz do Jezusa. Powiedzisz, ja byłam na krańcu śmierci. I ten Jezus, do którego zawołałam, wyrwał mnie ze śmierci do życia. Tak, tak wołałam właśnie w swoim pokoju. Wołałam: Jezus, jeżeli Ty jesteś, Ty musisz mnie uratować. I mój pokój łącznie z Tobą wypełnił się miłością, Bożą miłością, która
jest niewyobrażalnie potężniejsza niż jakakolwiek tak zwana miłość tego świata. Ja go nie widziałam, bo to duch. Bo to duch, ale on mnie napełnił i było to ponadnaturalne. Ja w tym momencie narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i ja wiedziałam i byłam pewna, że spotkałam się z Bogiem, że spotkałam się z żywym Bogiem w swoim pokoju, że On po prostu przyszedł do mnie, kiedy ja szczerze ze swojego serca zawołałam do Niego. Ale ja przyznałam się w ogóle do tego, że ja żyłam bez Niego, że jestem w beznadziejnej sytuacji i że nie chcę już tak dalej żyć. Widzisz, Jezus Chrystus, kiedy 2000 lat temu szedł na krzyż Golgoty, On szedł tam z własnej i nieprzymuszonej woli, ponieważ On w strategiczny sposób oddał swoje życie za Ciebie. Ta strategia polegała na tym, że kiedy On, jako święty, czysty, nieskazitelny, ten, który nie popełnił ani jednego grzechu, będąc tutaj na ziemi, oddał życie za Ciebie, zniszczył śmierć. Jezus Chrystus to Bóg w ciele człowieka, to Bóg, który przyszedł na ziemię po to, abyś Ty miał dzisiaj wybór, po to, abyś Ty jako człowiek, który ma wolną wolę, mógł zdecydować, czy chcesz mieć realnie relację z tym Bogiem, czy chcesz być realnie wypełniony Jego miłością, czy chcesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, czy chcesz mieć pewność zbawienia, czy automatycznie wybierasz piekło, bo nie ma niczego innego. Posłuchaj, nie ma czyśćca. Nie można się tak okłamywać. Ja, słuchajcie, w ogóle zawsze mnie dziwi to, że żyjemy w kraju, w którym imię Jezus jest w ogóle znane. Jesteśmy uczeni religii w szkołach. Ale zobaczcie, tak naprawdę niewielu ludzi czyta Biblię, niewielu ludzi realnie woła do Boga i szuka tej prawdy. Opieramy się na tym, co mówią inni ludzie, nie sprawdzając tego, jak jest faktycznie, jak jest naprawdę. Jezus chce, żebyś miał z Nim realną i żywą relację. Tak jak masz ze swoimi przyjaciółmi, tak jak masz z mamą, z tatą, z dziećmi. To się nazywa prawdziwa relacja. To się nazywa relacja serce do serca. Kiedy ty wiesz, co ten człowiek myśli na co dzień o pewnych sytuacjach. Kiedy ty wiesz, czego możesz się po tym człowieku spodziewać. Czy masz taką relację dzisiaj z Bogiem? Bo ja mam. Ja mam. Ja 5 lat temu, kiedy narodziłam się na nowo, ja wiedziałam, że zamieszkał we mnie żywy Bóg. I od tego momentu ja zaczęłam mieć relację z Bogiem. Ja zaczęłam zagłębiać się w Niego, poznawać to, jaki On naprawdę jest. I zobaczyłam, jak bardzo religia zakrzywiła obraz Boga w tym kraju. To nie jest już zagniewany Bóg. On wszelki i cały gniew wylał na Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. I jedynym grzechem, z którego będziesz sądzony, o ile nie oddasz życia Jezusowi, będzie to grzech tego, że nie przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Że nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wszystkie inne grzechy są załatwione na krzyżu Golgoty. Ale musisz zrozumieć jedno. Jeżeli żyjesz dzisiaj bez Boga, jeżeli realnie nie narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, musisz spokutować ze swojego życia. Czyli musisz odwrócić się od dotychczasowego swojego życia. Bo pokuta to jest w ogóle zawrócenie z błędnej drogi. A grzech to błąd. To są proste rzeczy, o których się nie mówi tak naprawdę na forum Kościoła. Religia wszystko zakrzywiła tylko i wyłącznie po to, żebyś nie poznał prawdy. A ja dzisiaj stoję tutaj po to,
żeby ci tą prawdę przekazać i żeby ta prawda docierała do twojego serca. Bo Boga umysłem nie pojmiesz. On jest zbyt potężny i zbyt wielki. A Ewangelia jest tak prosta, że zazwyczaj dla ludzi bardzo trudna do przyjęcia, ponieważ żyją w tak pokręconym świecie. Kiedy rozmawiam z ludźmi, doradzam im, daję im proste Boże rozwiązania, oni się dziwią. Często tego też nie przyjmują. Dlatego, że ich umysły są przyzwyczajone do tego, że wszystko jest trudne, wszystko jest problematyczne i skomplikowane, ale Bóg tak nie jest. Bóg nie owija w bawełnę. On jest prosty. On zawsze daje proste rozwiązania, tylko zawsze trzeba je zastosować. I zobacz, Ewangelia też jest bardzo prosta. Ewangelia jest bardzo prosta. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za ciebie, za wszystkie twoje grzechy, za wszystkie choroby, po to, abyś ty miał życie wieczne, o ile wybierzesz go na swojego Pana i Zbawiciela. To bardzo proste. Musisz wyznać Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, spokutować ze swojego dotychczasowego życia. To jest bardzo proste. Ewangelia to informacja dla was o zbawieniu, o Zbawicielu. Nie ma innej drogi do nieba, nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma niczego innego, nie ma innych pośredników. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Ojcze, ja modlę się o to, aby ta prawda przeszywała serca ludzkie. Ja chcę, żeby oni tutaj na tym miejscu decydowali się na to, aby oddawać Tobie, Jezus, swoje życie, aby ludzie pokutowali ze swojego dotychczasowego życia, aby oni rozumieli to, że ten świat jest tak naprawdę przegrany i jest do spalenia. Ja modlę się o to, żeby oni widzieli całą patologię tego świata i to, jak Ty potężny, wielki i dobry jesteś, Ojcze. Amen. Dobry wieczór, Warszawo. Nazywam się Joanna Holeksa. Jestem tutaj po to, żeby zadać wam kilka pytań. Czy wierzysz, że możesz mieć prawdziwą relację z Jezusem? Czy wierzysz, że dzisiaj możesz oddać życie Jezusowi i będziesz zbawiony, będziesz mieć pewność mieszkania w niebie? Wiecie, tak naprawdę na tym świecie nie mamy żadnego miejsca. Każdy z nas, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, pochodzi z nieba. I tam jest nasza ojczyzna. I o nią dbamy. I to, co teraz robimy na tej ziemi, to jest tylko chwilowe. Bo znamy swoje skarby. I te skarby zostają odkłożone w niebie. Te skarby zostają odłożone na wieczność. Czy ty także chcesz zostawić swój skarb w niebie? Wiecie, ja mam pewność zbawienia. Mam pewność tego, że we mnie jest Jezus Chrystus. Mam pewność tego, że idę po śmierci do nieba. Ty też dzisiaj możesz mieć tą pewność. Posłuchaj tego. We mnie jest życie z mocy Twoich ran. Jezus Zbawiciel odkupił mnie sam. Duch Święty we mnie działa, kiedy chce. On mnie uwolnił. I dzisiaj też może ciebie uwolnić. On mnie uwolnił, zmartwychwstały jest. Jezus Chrystus to jest Bóg życia. On jest zmartwychwstały. I możesz dzisiaj mieć z Nim relację.
Możesz dzisiaj do niego zawołać, mieć pewność zbawienia. Arbandresir, hasharbandresir, harbandresherbandresarabandresir. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj w tym miejscu i chcesz oddać życie Jezusowi, to zawołaj do Niego. Jeżeli jesteś tutaj i pragniesz prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem, możesz dzisiaj mieć pewność zbawienia. Nie zwlekaj. On chce mieć z Tobą relację. Amen.